Siema widzowie. Wyruszyłem w poszukiwaniu Grześka i Łukasza. Dostałem informację, że są na murku i są. Wszyscy we trzech siedzą. Widzicie? Żłoby? Bardzo dobrze, to lepiej, ze mną jest. Kolega mi jest najlepszy i jest okej. Co to tyle ludzi? Byliśmy na kościele. Tam nie nauczył piernik, powiedzmy. Ile zarobiliście? Ile? Wtedy co poszło? 16 złotych. Nie piłem, straciłem, papierosy nie mam ani... Nędza. Nędza była, ci 8 na tym. Także... Wyjeżdżaj panu. To jest ten, co się pobił, tak? Grzesiek? No. To jest ten, co ci pobił? Aha. I patrzy się. Chodź tu, chodź teraz, chodź. Chodź, Fajaszku. Chodź, Fajaszku. No nie chodzi teraz. Kurwa ci chuju. Kupi się człowieka? Leżącego? Tak. Ty kurwa chuju jebany. Nie knij, bo dzieci to są. To jest on. Tak się nie robi. To jest takiego cymbała szpitala do rąbu. To jest on. Pójdę się rąbać. Już niedługo. Jak się patrzał na nas, widzowie? No, a nie podeszedł. No, bo się boi. Bohater, bo nas tylu jest. No. To się boi. Proste jak pieniężenie. To jest taka... Kurwa cwaniaczka, jak to mówię. No tak się nie robi. No tak się właśnie nie robi. Jak ja się bili człowieka nie, i kopałem. Ja też nie. Tylko podnosiłem. No, albo wstawaj. I wstawaj. Albo wstawaj. Nie kopałem człowieka. A ta kurwa się zachowała. No to jest on. No, jak nie on. Brudas. I co tam, wielcy widzowie? Bardzo słabo doszło. Zaś mnie widzicie. Trzymajcie się, widzowie. Wyszły z szpitala, jest okej. Okay. Dzięki Jubkowi. Dzisiaj biorę chłopaka do siebie. No i pomógł. No nie chcę być tam na Śleduli. Ale go wezmę tam do siebie, jak się widzieli tam moje miejsce. I będzie okej. Okay. Będzie okej. Okay. My się z Łukaszem doznamy to. Będzie okej. Okay. Naprawdę będzie okej. Okay. Jacek mnie zaskoczył. A i ludzie, nie? Tak, bo tu nią przyjrzyli na to. Chłod i chuj. Dużo to roboty tu na dół i tyle. Dużo to jest roboty. To nie jest dużo roboty, ale później kurwa przypału dużo. Jak tam na działce? Gorąco. No, zaś się spaliłeś pewnie. Taki opalony. Nie wiem. Opalony, widziarkany. Robisz, załatwisz mi ten dekoder? Załatwię, no chciałem dzisiaj, ale jest pozamykane wszystko. Słuchaj, bo ja ten, żebyś to światło mi dał na światło, bym sobie wykupił. Później tam pójdziemy. Co? Później tam pójdziemy, to zobaczę. No, bo tam mam 2 kW. Nie?
Ja czy byś siedział sam, czy byś odeszedł? No. Co? No. Ja byś siedział sam. No, ciekawe. Podeszedłby. Jestem, czy bym podeszedł. Podeszedł. Jakbym był sam, podeszedłby. Ja bym był sam. Ale nas widział tylu, to podeszedł. Podeszedł, a co bym? Co byś zrobił? Uciekł. Oj, bohaterzy, bo wiesz, jeden nie jest, a jest kilku, to już chuj. No, to jest normalne. Przepraszam widzowie, że piję. Mogęś... Przepraszamy. Dałeś się przekopać takiemu leszczowi? Takiemu cfelowi. Ja byłem, kurwa, wiesz, najebany jeszcze spałem. Co miałem wczoraj? Kurwa jest upośledzony, jak to widać. Jest. Jak bym kocham, masz rację. Jest. Ty, ale nie o tego. Z Damianem rozkminił. Nie o tego. Damian. My go... No to jest ten. Damian. No ale go nie o tego Różańca. Damian. My go rozkminili od razu, nie? No Kuba rozrobimy go. Ale rozkminili mi go. Zobacz, jak uciekł. Żołnierzy. Taki bohater. Nie, bo powiedział, że wy jesteście moimi żołnierzami i zarabiacie na mnie. Jaki? Tak pierdolił? Tak. To przecież dostałem po ryju. No. Za nic. Przepraszam. No i także, no... Uciekł. Jak go spotkam, będę coś wiedzieć. A ja go się dorwie. No ja wiem, kto dorwie, bo... No wiem. Już się ty na... No wiem to. Łukasz, ja go sam dorwę. Nie, poczekaj, spokojnie. Trochę... Pomaluję. Robert to sam sobie załatwi. Pomaluję. Ja wiem. No ja to też sam załatwię. Bo jestem za chwilę. Tak to co, jedziemy tam dobie? Za to, co zrobił to. Robcio, to się proszę. Ja cię z Łukasza. Będziesz u mnie. Na razie. On mnie lubi. On filmikuje i nagrywa. Ten też. Jest chłopak spokojny. I mówię ci, że jest okej. Będziemy we trzech i tyle. No, będziemy się czuć. Damian ma swojego podopiecznego. Tak, dokładnie. Damian tego debila. Nie, Mateusza ma, nie? Damian jutro już idzie. No, jedzie. Damian idzie. No. Za górze SCT. Ile razy to słyszałem? Da radę. No 3 miesiące da radę. Dałem. Raz dałem radę, drugi raz. Jakby mi się przydało. No i to już nie pijesz w ogóle. No. Bo tam musi być coś wyjść. Muszę sam podejść. Bo jak ci sprawdzą, sprawdzą ci ten. No nie. Krew? Nie mogę. Alkomat to tam wiesz. Jak ci sprawdzą krew? Sam podejmę. Będę poczekać, bo to by się tak, tak, będzie musiał poczekać. Machnąć picie i koniec. No i wchodzisz na detoks. No i se 3 miesiące. Najpierw detoks 2 tygodnie. A potem na terapię. A później na terapię, nie? No i dobrze. Ja prosiłem Roberta, tak, że mi ma zawieść tak samo. Bo nie chcę wszystkich, bo... To co? Szybka nie jest. Ciul! Lepiej to tyle ko, co odjebałem, to jest bo inaczej. A tu detoks to jest. To detoks to jest. Tu miałem 3 lata. No co, Berenika kurde wzięła szybkę. I co? Chłopak zapłacił. Przepiła. I przepiła. A lepiej 3 miesiące, żeby po odpoczątku. Wow. Tak. Odpoczniesz, będziesz wyluzowany. Dojdź do i wtedy powiem nie. Nie, to już koniec. Pęci, i teraz zacznę naprawdę, jak pójdę, jak mi Robert załatwi, pójdę. Nie pchutujmy tego. Ale słuchasz mnie teraz? Pójdę, naprawdę. Robert dał pieniądze. Naprawdę pójdę. Kurde i będę pił tylko sobie zerówkę. A ja żadnych nie będę. Nie, zerówkę, nie. Żeby poczuć ten smak chmielu, nie? Przez 2 lata nie piłem i dałem radę. No, i teraz też. Teraz też dam radę, nie? Ja 3 razy nie piłem.
3 lata, no. Albo 4. No i to jest właśnie ja to, no. Przyjeżdżałem z Kozowa, nie wiem w ogóle nic. No, szanowałem to. Kobiety... Gdzie się wie o tym? To też są no, pytania. Ja wiem o tym. No wiem, bo przecież ja na stopku na ten, na ty... Się, no, nie raz, a ja, nie dwa. Mineralną się tylko waliłem. No. Albo energiki. Albo energika, no. No, nie, tak. Ale Damianku, postawiłeś mi to piwo? Dokładnie. Łukasz, wyjdę z Kauflanda, to nie kupiłeś mi piwa, tylko dałeś mi kasę, nie? To dałeś mi piątkę, wtedy pamiętam, nie? Tak, no. I trzymałeś się, ale co? Popłynęło się, jak się popłynęło, no. Jedno piwo. No. Jedno piwo, tak. A to mówię, jedno piwo? No tak, no jedno piwo, drugie piwo, no, flaszka. No i hostel. Hostel. I woda. A to już potem poszło. Dokładnie. Niestety tak jest. Byciu. No, jak to jest? Robert, nie Robert. Robert, no. Ja wiem. Byciu, uczciwie. Tak to jest, bo... Ja będę zawsze. Wystarczy jedno piwo. I lecimy. I lecimy. Tak jak wam mówiłem na pierwszym filmiku, że wyszłem po 6 miesięcy. Nie chciałem. Ale no. Chciałem wypić to. Wypiłem i powiedziałem, że nie chcę pić. No i no co, no stało się, no zacząłem dalej kleję i... Jedno piwo. I bardzo proszę... To nie chleć, kąt ten. Żeby to było naprawdę życie takie, jakie kiedyś miałem. A wiem, że już tego życia nie będę miał. A ty Damian przyrosłeś do tej czapki, czy co? To czapka to jest... To jest niepowtarzalne. Nie, to jest szybko ten... Pocahontas. Nie, to jest niepowtarzalne. 30 stopni mam w czapce. No. Ale nikt nie ma takiej czapki. A jak się pytają o tą czapkę, to... No. A później pewnie ci głowa pleśnie. Nie tam. Kurde. Ale nikt się nie... Ale jak się pytają o tą czapkę, skąd to masz i taką... No. Bo nikt takiej czapki nie ma. Nie ma. Nie ma. Pocahontas. Pocahontas. Czapka chyba tego Putina. Putina. Nigdy nie ma takiej czapki. Długo bym się dzić. Już wypiłeś? Nigdy nie ma takiej czapki jak. Jakie ma ucho napychnięte? Piła powód. Masz jedno ucho, chłopie, małe, a drugie wielkie? No. Ale nie słyszę ci czasami, jak zakładam. Ostatnio nie mogli spotkać. No! O, masz ruską czapkę. To jest perugiańska. Perugiańska. Nie, nie, nie. Polską czapkę. A chyba specjalnie tędy szedł. Bo myślał, może, że Grzesiu jest. No czemu nie poszedł tyłem albo coś, wiesz? No. Bo jest. A ty żeś podjechał, to zobaczył i... Uciekł normalnie. No spał tu na bloku, albo gdzie. Jak on śpi tam podobno? Co? Jak on śpi podobno u tego? Tarka. U Tarka? No. Jeszcze śpi? Nie wiem. No, prawdopodobnie jak się dowiedziałem od czapeczki Robsona, chyba nie. To... Trzeba wrócić. Chyba nie. Dobra. Nie, tam chyba. Też lubię. Podobno to spał. Spali dwójkę. Będę miał czas.